hołdzie aspirantowi sztabowemu Mateuszowi Biernackiemu, 34-letniemu policjantowi Komendy Rejonowej Policji w Warszawie, który w miniony weekend zginął na służbie, w całym kraju w piątek w dniu jego pogrzebu o godzinie 12 zawyły syreny. Nie inaczej było też w gnieźnieńskiej komendzie. Sytuacja tragiczna, praktycznie taka, która się nie zdarza, a akurat w tym przypadku się zdarzyła. 34-letni policjant w trakcie służby na warszawskiej Pradze został postrzelony z kuli swojego kolegi, policjanta, młodszego policjanta. No, tragedia dla rodziny, ale również tragedia dla naszej braci policyjnej. Solidaryzujemy się z tym zmarłym policjantem, z jego rodziną, z jego najbliższymi, z jego kolegami ze służby. I w taki sposób właśnie chcieliśmy oddać hołd poległemu, zmarłemu policjantowi, który w ubiegłą sobotę zginął na służbie na warszawskiej Pradze właśnie. Ta tragedia to też kolejna lekcja dla funkcjonariuszy policji. Uczy, że trzeba jeszcze bardziej uważać, trzeba być czujnym. Sytuacje są dynamiczne, czasami nie do przewidzenia i pewnie było to tak w tym przypadku. Szczegóły zostaną ustalone, ale policjanci codziennie wychodzą do służby, codziennie podejmują tysiące w Polsce interwencji, również w Gnieźnie. Stawiamy na szkolenie, stawiamy na ustawiczne, ciągłe szkolenie, nie tylko na samym początku, ale praktycznie w codziennej służbie, oprócz tego, że wyjeżdżamy na miasto, ćwiczymy, szkolimy się również ze strzelania, z taktyk, technik interwencji. I jak się okazuje po tym przypadku, nigdy tego za dużo, będziemy robić to cały czas, żeby wyeliminować, spróbować przynajmniej wyeliminować tego typu tragiczne przypadki. Oprócz policji w Polsce do akcji włączyły się także inne służby mundurowe, m.in. Straż Pożarna i Straż Graniczna.